Witajcie w czwartej części naszego testu. Zanim zaczniemy mówić o internecie, chciałem Wam pokazać trzy rzeczy, o które prosiliście. Pierwszą z nich jest ułomność tego menu, które nam Ericsson, tak powiem, zafundował. Część ludzi uważa, że to jest ułomne, że tu może być tylko jeden widget, że te rogi i wolałoby coś normalnego. Jest na to oczywiście sposób. Jak w każdym Androidzie możemy zainstalować sobie przełącznik launcherów. A co za tym idzie, możemy też sobie zainstalować innego launchera. Mam tutaj launchera Pro, proszę bardzo, ikonki. Możemy oczywiście wykorzystać widżety, które są jakby w Ericssonie. Natomiast oczywiście możemy sobie dodawać skróty aplikacji. Tak, mamy takie menu start. No jest to bez wątpienia urok Androida, że możemy sobie wywalić całe te narożne, kostkowe, tak powiem, home screeny i zrobić coś innego. Drugą rzecz, którą chciałem Wam pokazać, jest nic innego jak pewna gra, którą prosiliście, żeby ją pokazać. Ta gra to oczywiście nic innego jak NFS Shift, który działa oczywiście na tym maleństwie bez problemu. Jak widzicie, gra działa całkowicie płynnie, nie ma problemu ze spowolnieniami. I całkiem fajnie to działa. Gra oficjalnie oczywiście nie obsługuje ekranów tego typu. Nie wyszła też oficjalnie na Xperię, natomiast no, jest to pewien mod internetowy. Natomiast no działa. Trzecią rzecz, którą obiecałem pokazać w komentarzach, to była obsługa filmów przez dodatkowy odtwarzacz, a mianowicie chodzi tutaj o XY i zaraz pokażę, jak na nim działają DivXy, bo działają nieco lepiej niż na ROG Playerze i oryginalnym odtwarzaczu. Mamy tutaj Aleksandra w DivXie 6 720x304, oczywiście XY Player. I tutaj nie widać rozjeżdżania się dźwięku z obrazem, który był w ROG Playerze. Także widać, że ten odtwarzacz jest lepiej dopracowany i widać, że podobnie jak Swift, tego typu filmy powinny działać w miarę sprawnie. Tak, to samo możemy oczywiście sobie obejrzeć 28 dni później. Możemy przesuwać. Ciekawe działa przesuwanie swoją drogą. Dobrze, możemy, jeśli chodzi o Xividy, mamy oczywiście Miss Agent, którą pokazywałem poprzednio, która rozjeżdżał się dźwięk z obrazem. Tutaj znowu tego nie ma. Widać trochę takie chrupanie tego samochodu. I w tym momencie ten odtwarzacz daje nam porównywalną jakość co do Swifta. W Swiftie jest ten sam procesor, więc nie dziwi. Także jest lepiej niż na pozostałych dwóch odtwarzaczach. Dobrze, wróćmy w takim razie do internetu. Zacznijmy od Opery Mini, która oczywiście działa bardzo szybko na tym urządzeniu. Mamy tu standardowe oczywiście strony, stronę Onetu. Ach, przepraszam, oczywiście znowu musimy skorzystać z naszego super widżetu. Jak widzicie, widżet działa, to jest tak ciekawie, że oczywiście MMS-y działają niezależnie od stanu tego przełącznika, to czasami jest trudne. Także widżet działa i za chwilę oczywiście powinno być OK. Otwieramy stronę Onetu. Jest to Onet Lightowy. No i tutaj oczywiście jest pewien problem. Nie mieści się na szerokość.
No i to jest oczywiście kwestia tego, że po pierwsze mamy malutki ekranik, po drugie mamy 240x320. No w trybie poziomym jest dużo lepiej, możemy sobie przeglądać, to jest strona lekka, klasyczna strona Onetu wygląda tak. Mamy tutaj oczywiście HSPA, więc sobie poszalejemy. Klasyczna strona Onetu wygląda tak. Znów dwukrotne kliknięcie powoduje, że widzimy cały ten nasz testowy, że tak powiem, zbiór linków do newsu. No i nawet nieźle to wygląda. Możemy sobie oczywiście korzystać. Nie jest tak bardzo tragicznie, natomiast no, mówię, 240x120 przy tak malutkim ekraniku, no niestety przy internecie będzie trochę przeszkadzać. No tak. Znowu mamy tekst, możemy sobie powiększyć. Mamy go złamanego w dobry sposób, tak, widzimy na całą szerokość. Jeżeli zwrócimy w pion, to mamy problem, tak? W innych telefonach możemy sobie, wróćmy może tego, kliknijmy dwa razy, tak? I nie mieści się nam na szerokość momentami się nam nie mieści tekst. Także tylko w poziomie. W innych telefonach mieściłby nam się i na szerokość. Także no tutaj widać, że trochę nam to przeszkadza, ta wielkość. Natomiast tekst jest oczywiście bardzo czytelny i tutaj nie widać kłopotu. Wyświetlają się wszystkie rzeczy, łącznie z dużymi zdjęciami głównego artykułu. Tu mamy jakiś pasek bodaj reklamowy, który tak dziwnie się wyświetla. No i mówię, no znowu tutaj nie mieści się nam na szerokość, w poziomie będzie ok, natomiast no to trochę przeszkadza, w każdym normalnym HalVGA by się to mieściło. Dobrze, ale pokażę jeszcze dużą przeglądarkę, jak to wygląda na dużej przeglądarce, bo to będzie ciekawe, ponieważ przeglądarka ma zaimplementowaną bardzo ciekawą funkcję, której nie ma nawet iPhone. No otwiera nam się jak strona oczywiście Sony Ericssona, ale wpiszmy Onet, tak, no, klawiaturę mamy taką, jaką mamy. No, mamy tu, możemy sobie pójść na skróty. Strona nam się otwiera. No, oczywiście. To było kliknąć przejść oczywiście. Strona nam się otwiera, będzie to strona Onetowa i za chwilę Wam pokażę pewną sztuczkę, która tu działa całkiem zacnie. Tylko musimy chwilę poczekać, no strona się otwiera jak się otwiera. Jak widzimy, strona Onetu się doczytuje. No na szerokość ona wygląda, jest długa strasznie. No i mamy oczywiście naszą po prawej stronie te skróty. No tu jest czytelne, ale słabo. No i teraz oczywiście nie ma multitoucha, tak? Tutaj nie działa to w ten sposób. Mamy tutaj oczywiście powiększanie i zmniejszanie. I może pokażę to na artykule jakimś. Weźmy sobie, kliknijmy jakiegoś jakąś wiadomość. Dobrze, mamy wiadomość, tak? No ona jest nieczytelna, więc możemy sobie ją powiększyć. I teraz ciekawostka. Mamy sobie tutaj artykuł, tak? I on jest. I tu już sam się skaluje do szerokości ekranu. Proszę bardzo, jeżeli powiększamy, to wiersze zostaną złamane jakby ponownie i dzięki temu nie będzie problemu z. Wczytała się cała strona, no nie wczytała się właśnie, o to chodzi. Dobrze, pomniejszmy jeszcze ją. O, poczekajmy aż się wczyta, bo to działa tylko, że wczyta się cała strona, więc musimy chwilę poczekać. O, już się wczytała. Tak, mamy tu artykuł na całą szerokość, tak? I teraz, jeżeli chcemy powiększać, to wiersze zawijają się nam same. Tak, czyli jeżeli nam nie odpowiada wielkość czcionki, to wiersze będą ulegać zawinięciu przy każdym zoomowaniu. Jest to bardzo wygodna rzecz, bo normalnie, gdy powiększamy, widzimy fragment oryginalnej strony, tak? I nic nie wkurza jak przewijanie każdego wiersza przy czytaniu w poziomie. Tutaj zawsze mamy wiersze zawinięte.
Jeżeli to jest nieczytelne, a jest nieczytelne, no to oczywiście możemy sobie to oczywiście powiększyć, tak? Ale i wiersze nam się zawijają automatycznie. Także tutaj akurat w iPhone'ie czy w większości Androidów i przeglądarek jest tak, że powiększając na przykład multitouchem, widzimy fragment strony. Tutaj jest jakby wygląd strony inny niż na dużej przeglądarce, ponieważ powiększając łamią nam się wiersze i one inaczej wyglądają. Na innych przeglądarkach jest tak, że widzimy po prostu fragment takiej strony, jakby wyglądała na PC-cie. No ten sposób oczywiście jest dużo wygodniejszy, ponieważ nie musimy przewijać w poziomie, a to jest bardzo wkurzające. Także za ten feature na pewno się należy temu telefonikowi plusik. No i to by było na tyle. Aha, jeszcze powiem tak. Integracja książki adresowej, czy Facebooka, czy innych tego typu aplikacji. Oczywiście mnóstwo licencji, to możemy się zalogować, mieć dostęp do YouTube'a, do Timescape'a i tych innych rzeczy. Natomiast jest jedna fajna rzecz, która działa. Gdy zalogowałem się do naszej klasy, to pewnie widzieliście w pierwszej części, to w książce telefonicznej pojawiły mi się kontakty znajomych. Z tego wniosek, że to naprawdę działa. Poszukajmy, gdzie tu mamy kontakty. Weźmiemy kontakty, mamy tu coś takiego jak kontakty do wyświetlenia i możemy sobie wyświetlać kontakty z tego typu jakby, i tu mamy na przykład naszą klasę, tak? I możemy wyświetlić sobie wszystkie kontakty i teraz w książce telefonicznej widzimy, o, na przykład ta osoba pochodzi, widzimy zdjęcie z naszej klasy zostało ściągnięte, pochodzi mniej więcej tylko właśnie z naszej klasy. Tak, pojawiły się po prostu dodatkowe osoby. No to akurat o, ta osoba. Jeżeli sobie to wyłączymy, to te osoby znikną i jakby ich nie będzie widać. Kontakty do wyświetlenia. I teraz jeżeli sobie tą naszą klasę sobie wyłączymy, tak, to zobaczycie, że tej osoby tutaj nie ma, prawda? Tego Bogdana nie ma. Jest to bardzo fajna rzecz. Tak samo jest z Facebookiem. Pojawiają się po prostu nam te kontakty i na dodatek są ich zdjęcia dopisywane. Także widać, że tutaj pełna integracja z takimi rzeczami działa. Jest to fajny pomysł, jeżeli ktoś oczywiście ma kupę znajomych na różnych Facebookach, naszych klasach i tak dalej. No ja oczywiście nie jestem zwolennikiem tego. Dobra, podsumowanie. Bardzo fajny, mały, zgrabny smartfonik, najmniejszy chyba jaki może być. Już nic mniejszego być nie może. Fajna koncepcja z czterema rogami i z pojedynczym widżetem w środku. To się może sprawdzać przy tak małych ekranikach. Przy X8 będzie to dyskusyjne. Niestety tylko pionowa klawiatura do SMS-ów, co będzie przeszkadzać wielu. Bardzo wydajny procesor, bardzo ładny ekran, czytelny. Przez czas dwutygodniowego testu nie rysował się, a podejrzewam, że nie tylko ja testowałem ten telefon, więc ekranik jest całkiem odporny. Osobiście jednak wybrałbym chyba Xperia X8, bo lubię poziomą klawiaturę. To tak de facto to jest jedyny powód. Natomiast jeśli ktoś szuka małego smartfonika, to bardzo fajnie. Aparat oczywiście tutaj będzie lepszy niż w X8. Komu polecić? No, myślę, że to taki trochę kobiecy telefon. No i na pewno można polecić ludziom, którzy szukają telefonu, który ma dużo funkcji. Można je te funkcje rozbudowywać, ale przy tym nie jest wielką, ceglastą cegłą, jak wielkie smartfony z 4,3 cala, które przy tym telefonie wyglądają obłędnie. De facto są niemal dwa razy większe. Także no mówię, jest to dosyć specyficzny produkt, pewnie kilku osobom się spodoba. Fajnie, że zrobiono wersję pośrednią, czyli trochę większą, i wersję jeszcze większą dla wielbicieli wielkich paletek, czyli X10, zwykłą, dużą, no i trochę mniejszą X8, także pełne portfolio, zależnie od wielkości można sobie wybrać. X10 mini i X8 praktycznie są identyczne, jeśli chodzi o moc i wydajność, oprócz aparatu i paru szczegółów. Także polecam teraz test X8.